Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj w nocy pojawił się trailer do kolejnej gry gwiezdnowojennej Star Wars Jedi Survivor, która jest kontynuacją gry Star Wars Jedi Fallen Order. I zaraz go sobie zobaczymy i zobaczymy jak sama gra się w ogóle zapowiada. Mam nadzieję, że dobrze, bo Fallen Order była naprawdę super. Nie wiem, czy mam jakieś zastrzeżenia do niego. Chyba nie. Grałem się bardzo przyjemnie i byłem ciekaw jak się ta historia potoczy dalej. Także chyba nie ma co więcej mówić, przejdźmy do rzeczy. The Order is gone. Czy to jest... I was betrayed by the one I trusted most. Kto to jest? I will not be imprisoned again. Są napisy? Są. I hear you've been busy making yourself the Empire's most wanted. Ooh, nice. Co jest? A Jedi. Remind our friend here why his kind are supposed to be dead. Okej, są dwa miecze. Dobrze. After all we've done, the Empire has only grown stronger. Jakiś kość. Part of the job, Gestus. O. The Jedi is a threat. Palpatine? Not now that we have this. As long as we fight. Jakiś kołowrotek. Co jest? Nie! Marca 2023. Kurde, jeszcze to dużo czasu. Prawda już jest. Jednym słowem, wow widzowie, ale poczekajcie, ja muszę wrócić do początku na chwilę, bo tam... tutaj co było, napisy. Gdzie to było? Tu. Zakonu już nie ma, no. Padłem ofiarą największej zdrady. Dobra, kto to jest? Nie wiem, co to jest za postać, bez kitu. Ale w ogóle w pierwszych filmach myślałem, że tam Vader jest, bo to wyglądało trochę jak zbiornik z Baktą. I dawaj, tutaj kawałek. Dobra. Okej. Tutaj jakiś... On mi przypomina ten tutaj gość przed chwilą. On mi przypomina strasznie... Nie wiem czemu, ale on przypomina mi... On mi przypomina Starkillera. Starkillera w wersji już tej całej robotycznej, tej po tam po zmontowaniu go przez Palpatina. Po tej całej operacji tam pod koniec. Jeżeli graliście w The Force Unleashed, to wiecie. Ja nie skończyłem jeszcze, ale wiem, że taka scena ma miejsce. Ale ogólnie powiem wam widzowie, jest bardzo dużo rzeczy, szczerze mówiąc. To jeszcze jakaś kobieta. Właśnie, kto to jest? Jestem ciekaw. I dobra, tu jest jakaś biblioteka. Wygląda trochę jak ten. Jakby Archiwum Jedi, które tam było coś odbudowane. Pamiętam, było w komiksie taka historia, że... jak ona się nazywa? Ta strażniczka archiwum, Jocasta Nunz, ona tam chciała pozbierać te wszystkie właśnie całe archiwa i tak dalej. To wygląda podobnie. Więc dobra, tu coś okej. Okay. Pełno różnych technik jakichś. To było fajne właśnie, to podniesienie. Jakiś stwór w ogóle. Ej, szczerze mówiąc, ta gra się dobrze zapowiada. W sensie, dużo nowych rzeczy, dużo zbudowanych technik. Tu jakiś gość nowy. Dlaczego? To my wszyscy wiemy dlaczego, bo Palpatine tak powiedział. Dobra, okej, okay, to mnie jeszcze interesuje, czekajcie. Dwa miecze, okej. Okay. I dobra, i teraz tak, bo gdzieś już natrafiłem coś właśnie mówienie o dwóch mieczach, bo ogólnie w Fallen Order, no dwa miecze można było tylko tak sobie skoczyć i koniec. Czy będzie można walczyć nimi więcej? Ja bym bardzo chciał, szczerze mówiąc. Mi się bardzo by to podobało, jakby dwa miecze były dostępne tak całkowicie. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Jakiegoś stwora. Co jest? Jak on nim miotną? Nie przyjrzałem się temu z początku. Dalej, a tu mamy co? Jakieś roboty? Dobra, o. To też dobrze wygląda, ten taki skok. Ogólnie naprawdę tu jest pełno różnych nowych technik. Pewnie nie wiem, może jakiś system kombosów czy coś takiego? Nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, ten gość. Nie wiem, kim jest ten gość. Jak mam na imię? Thanks, bro.
Boat. O, i teraz czekaj, ten kombos, który oni wykonali. Tylko czy to jest cutscenka jakaś, czy to jest normalnie fragment z gry, w sensie, że można tu zagrać. Fajnie by było, jeżeli było coś jakiego. No bo dobra, tak na kopę to nie ma co liczyć, no bo przecież to jest typ single player. Dobra. W ogóle design, jako... Oka wygląda po prostu na scenie. Jest BD-1, oczywiście jeden z lepszych droidów. Co my tu jeszcze mamy? Dobra. Mamy, moment, bo tu był gdzieś głos Palpatina. Znaczy mi się wydaje, że to był głos Palpatina tutaj. The Jedi is a threat. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest głos Palpatina. Nie wiem, szczerze mówiąc. Widzowie, czy wy tu z Palpatina czekajcie? Jeszcze raz. Ostatni raz puszczamy. The Jedi is a threat. Ostatnie słowo, czyli chyba się chodzi o to, że groźny, brzmi dosłownie jakby to Palpatine powiedział. Czy to Palpatine? Nie wiem, ale myślę, że byłoby spoko go zobaczyć. No bo co, mieliśmy Vadera w jego epickiej scenie pod koniec Fallen Order i w sumie tak tyle właściwie. No tam Inkwizytorzy byli ci, których jeszcze nie znaliśmy. Mało było jakoś takich bardziej znanych postaci. Dobra, i co tu dalej jeszcze? Czekajcie, właśnie dopiero zwróciłem uwagę, czy są te. Że to są przecież droidy, jakieś takie dzikiej wersji, czy to nie wiem, jakiś ktoś sobie jakąś armię droidów zrobił, czy coś? We have this. Matko, mi się kojarzy skądś ten przedmiot, tylko nie wiem skąd. Co my tu jeszcze? Dobra, też, okej. Okay. O, ten kołowrotek mnie rozbawił bardzo. To jest spoko. I co jeszcze? Dobra, najważniejszy moment teraz, widzowie. To. Jakim cudem? Jak? Dlaczego ten miecz? W sensie miecz jest epicki, bo ten miecz w ogóle naprawdę... Ogólnie, mimo wszystko, że Kylen był postacią jaką był, to ten miecz mi się mega podoba. Jego miecz jest bardzo ładny. Mam nadzieję, że tak jak w Fallen Order było te opcje customowania miecza, to że będzie też właśnie możliwość customowania i będzie można tak to zrobić. Nie, żeby kończyć trzeba było to normalnie mieć cały czas, tak? A właśnie to byłaby fajna opcja w customowaniu. I co my tu jeszcze mamy? Okej, okay, tu walka z jakimiś droidami po prostu. Bum. Ej, ale tu bez kitu to jest o wiele więcej szczegółów, jeżeli chodzi o właśnie te pojedynki i te walki. Właśnie, pojedynki, wróć, moment. Tu, dobra, z tymi gośćmi, ale czy jest jeszcze tutaj... O, w ogóle to, jakiś ptak, jakaś, czekajcie, planeta. Co jest za planeta? Ta pustynna planeta wygląda epicko, wygląda trochę jak takie, nie wiem, jak takie pustkowie, jakichś buntowników czy coś takiego. Nie wiem, czy akurat byś tak pomyślało, a jakoś tak to wygląda. Dobra, statek mamy, czy jest tu jeszcze coś? Mnie bardzo ciekawi, kim jest ta postać. Widzowie, jeżeli ktoś z was może się orientować, kto to jest, to dajcie znać, bo ja nie przypomniałem sobie, kto to mógł być. Jestem ciekaw bardzo. Dobra, czy mamy tu coś jeszcze? Jakieś rzeczy poza tym mieczem, który naprawdę wprawił mnie w osłupienie? Mega w ogóle, że ten miecz będzie można sobie użyć. Tylko mówię, mam nadzieję, że to będzie jedna z opcji customizacji, a nie, że to będzie stało, bo też grać cały czas tym mieczem, nie wiem, może by mi się znudziło po jakimś czasie. Dobra, więc to chyba będzie wszystko w takim bądź razie. Ogólnie super, naprawdę, gra się świetnie zapowiada, na pewno sobie ją kupię i będę grał, może nawet ewentualnie na streamkach możemy sobie popykać, więc w sumie czemu nie. Jest epicko, naprawdę, dużo rzeczy dostaliśmy, super, gra się dobrze zapowiada, będzie okej, okay. Nie wiem już co więcej mówić. Dobra, kończymy na dzisiaj, widzowie. Także to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!